Potem poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje i my winniśmy oddać życie za braci. W mediach promuje się nieskromność i przemoc, a także inne egoistyczne cele życiowe. Skutkiem tego wiele osób traci nadzieję i poczucie sensu życia. Jednak Bóg-Człowiek Jezus Chrystus nieprzerwanie wyciąga do nas rękę z tronu krzyża, aby swoją boską krwią oczyścić i przebóstwić każdego człowieka. Widzimy to na przykład w życiu Świętej Marii Magdaleny, którą uwolnił od siedmiu złych duchów, a wiemy, że w Biblii. Siedem oznacza pełnię. Z siedliska siedmiu demonów została przemieniona w mieszkanie Ducha Świętego z Jego siedmiu darami i apostołkę apostołów. Z opętanej przez złe duchy, mocą krwi boskiego baranka, została opanowana przez Ducha Świętego. Żeby jednak nie dać się zniewolić złemu, trzeba często odpowiadać sobie na pytanie, jaki jest cel mojego życia i planowanych działań. Choć ten cel jest w różnym stopniu uświadomiony i dobrowolny, to możemy powiedzieć, że obieramy sobie cel demoniczny, ludzki. Albo Boski. Pierwsze dwa da się rozpoznać pobudzących się w nas skłonnościach do złego. Cel boski nie jest skłonnością, lecz natchnieniem Ducha Świętego i naszą decyzją zwrócenia się do Pana Boga. Teraz wyjaśnijmy te trzy ukierunkowania do działania. Nieco bardziej. Skłonności demoniczne to takie, którym ulegając pozbawiamy się życia wiecznego, a więc grzechy śmiertelne, o czym pisze święty Jan. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. Każde bezprawie jest grzechem. Są jednak grzechy, które nie sprowadzają śmierci. Koniec cytatu. Niestety w tej dziedzinie zły duch powoduje wielkie spustoszenia duchowe przez to, że skutecznie nakłania na przykład do nieskromnego ubioru, przekonując, jakoby nie było w tym grzechów przeciw szóstemu przykazaniu które przecież ze swej materii są śmiertelne. Poza skłonnościami demonicznymi doświadczamy skłonności ludzkich. Jest to zwłaszcza lęk przed cierpieniem i unikanie trudu, o czym usłyszał święty Piotr, który odciągał Zbawiciela od męki. Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Trzeci z wymienionych rodzajów ukierunkowania na cel, którego realizacja jest warunkiem zbawienia, to udział w życiu Bożym. Jest to natchnienie Ducha Świętego oraz nasza decyzja. Aby z Jego łaski uczestniczyć w zbawczym cierpieniu, o czym pisze apostoł. Wam dane jest to z łaski Chrystusa, nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Można powiedzieć, że tą łaską jest też sam Duch Święty który zmierza do trwałego zamieszkania w nas i działania przez nas. O czym mówi Zbawiciel? Nie martwcie się, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch Ojca Waszego będzie mówił przez Was. Jednocześnie konieczny jest tu stały wysiłek ukierunkowania na ofiarę. Co szczególnie wybrzmiewa orędziu z Fatimy. Ze wszystkiego, co możecie, czyńcie ofiary. Cudownym wzorem i napomnieniem dla nas są tu święte dzieci, Hyacynta i Franciszek, które dosłownie szukały okazji, by składać ofiary. Na przykład, przez post. W ciągu dwóch lat Matka Boża doprowadziła je do doskonałości i zabrała do nieba. Teraz jeszcze przypomnijmy, gdzie jest źródło mocy i światła Ducha Świętego. Oczywiście, Eucharystii, gdyż jest to sam Bóg człowiek, obecny nie tylko realnie ale substancjalnie, który ofiaruje się Bogu Ojcu i daje się do spożycia oraz na mieszka z nami w tabernakulum. Matka karmi niemowlę własnym mlekiem, ale Bóg Człowiek, Jezus Chrystus, karmi nas swoim ciałem i krwią, Przypominają nam o tym cuda eucharystyczne w Sokółce i Legnicy. Obecność żywych tkanek ludzkiego serca w stanie agonii ma przejmującą wymowę. Świat ubóstwia egoistyczne zadowolenia, a wszechmogący Bóg przypomina, że żyje wśród nas na sposób, Całkowitego daru z siebie, abyśmy nie stali się zatwardziali oziębłości na tak przewspaniałą miłość, która jest niebem świętych i aniołów. Bądźmy zatem wierni Mszy Świętej i Adoracji, oraz gorliwie pozdrawiajmy niepokalaną Matkę Boga i naszą zwłaszcza praktykując nowennę pompejańską, bo każda zdrowaś Maryjo jest jakby promieniem eucharystycznego Pana Boga, który rozpala nas ogniem miłości Ducha Świętego. Niepokalane serce Matki Boga eucharystycznego i naszej Oddajemy się Tobie.